ok? Wyszło. Dobra. I tutaj są losy. Także przed walką ja wylosuję. Albo nie, Kaja wylosuje. A co on wylosuje? Wylosujesz osobę, która wygrywa nagrodę specjalną od sklepu fansport.pl. Brawo. Brawo. To masz. Buduj napięcie, buduj napięcie. Jest jeden. Czytaj na głos. Grzegorz. Ale, no, nazwisko. Najder. Majder? Najder. Najder jest taki. Grzegorz Najder, zwycięzca. O, gratuluję. Wielkie brawa. Co? Gratulacje. Dziękuję bardzo. Paszuszka dla ciebie. Dzięki. Tam są jakieś suple, więc fajnie. I teraz przechodzimy właśnie do walki z Robur Foodem. Czy chcesz jakiś nick swój, żeby tak to stworzyć? Jaki masz nick? Niekoniecznie. On trenował. Okej. Żelaz na dłoń. Chcesz zapowiedzieć, czy chcesz być MC? Nie. Nie? Blisko czasu. Dobra. A i co z tym stołem? Ty będziesz trzymał też. Okej. Okay. Jeszcze odpocząłem. Właśnie, żeby kat może tak stać. Z lewej strony. Z waszej prawej strony. Niezwyciężony. Nieuścigniony. Oszukał przeznaczenie. Rewersem, naturalny. Brawo, bo. Z waszej lewej strony, z mojej prawej strony. Skromny, cichy, ale zabójczy. Maciek! I jeszcze, o co grają panowie, jeżeli Maciek wygra z Robur Foodem, wędruje do niego puszka petardy. Petarda. Petardy. Petardy. Okej. Okay. Na stole tego nie postawię. Okej. Okay. No panowie, skupić się. Ta cisza, moment waszego życia. Ale staminy Robur. Zazdroszczę na tej cisze. Trzymanki będą. Łokieć. Nie kłam. To puszczcie teraz. Jeszcze. Kto uważa, że wygra Robur? Ręka do góry. A to co będą teraz? Pokaż ich, Kaja. Nie musisz. Zakłady idą? Tak. Kto jest za Maćkiem? Jest pół na pół. Jest pół na pół. Także nie ma faworyta. Okej. Okay. Uwaga. 3, 4. Brawo! Ale się
Okej, okay, także no co, fajnie jest. Nie wiem, jeżeli chcecie do nas podejść i pogadać, to myślę, że teraz jest ten moment. Jeżeli chcecie przetestować białko, to też jest ten moment. Jeżeli chcecie, nie wiem, coś u nas kupić, też jest ten moment, także śmiało pytać. I chyba tyle, nie? A, te białko, tak? Dobra. Dzięki, że przyszliście, bo nie spodziewałem się takiej frekwencji wraz ze wszystkimi, także bardzo nam było miło i tak bez pierdolenia. I zapraszamy jutro i w niedzielę, nie? Na molo od 9 praktycznie do późna. Do późna. Nie umiem powiedzieć, i tam będziemy testować właśnie nasz jeszcze drugi nowy produkt, syropy 0 kalorii i tyle, tak? I pani musi to spróbować. Oczywiście, czy będę o 9? Znaczy, nie, jest tylko po prostu. Tak? Będę o 9. O 9. Oczywiście, że będę. Okej, okay, jesteśmy umieni. Budzik sobie nastawię. Czyli najpierw... Pozdrów Filipa. Filip, pozdrawiam. Rośnij duży. Pozdrów Filipa. Mogę mówić, tak? Teraz. Dobra. Pozdro dla Filipa. Rośnij duży. Tak. Co za niespodzianka przyszła. Kolega. Dla mnie, jak ty to powiedziałeś, żeby co? Żeby ci latynoskie pośladki urosły jeszcze bardziej. Czuj się, trzymam. Okej. Ale ja zabieram na jutro na ładowanko. Na ładowanko. Każdy dostał coś. Pączek, żeby się zalał. Pączek, tak. Mi już nie zależy. Jego pierwszy z filmików. Jak rosnąć. I były chipsy i kola. Kolo przypiła, pamiętam. Masz rację. Stoiłem, widać. Jeszcze worek się nie skończył ten duży, nie? Jeszcze nie. To jest mit taki o roburze, że on je najczyściej. No i Saker, Sunbites, no to wiadomo. Nie muszę kumać. Klasyka gatunku. Mega. Dobra, to dziękuję. Dzięki. Jak masz na imię? Patryk. Pozdrawiamy Patryka. On tu stoi. Z Zalowa. No dobra, fajnie. To nas spotkał zaszczyt, że odwiedził nas dzisiaj Polish Mezomorph. Na pewno go znacie z sekcji komentarzy. Ale robór jest mniejszy niż w rzeczywistości, niż na filmach. To wszystko też zależy od ogniskowej obiektywy. Im większa ogniskowa, tym osoba wydaje się większa, nie? Bo na scenie, im dalej patrzysz, to wydaje się... Excuse and disregard, if I make you uneasy or come off hard. My only intentions are to let you know it's over. Excuse and disregard, if I make you uneasy or come off hard. My only intentions are to let you know it's over. Dobry, hej, już się pierwszy. Może powiedzmy, co się stało, dlaczego nie było live'a, jak już nagrywasz robór. Byliśmy na zakupach. Już pospane. I po prostu Kaja tylko się odwodni trochę. Aha. Jutro rano ruszamy do kosmetycznej o godzinie 6.30. Bo jest tak z bronzerem. No do dna. Za jutro. Cóż nie. Dobra. Smak zwycięstwa. Wyborowa. Ja lubię słodkie słynność, to chętnie pić. Nie no. Da, ja z tobą wypiję za twoje przygotowanie. Dobra, zatykaj nos i jedziemy. Padnie nam tu zaraz. Jeszcze zawołamy Błażeja, żebyś wiesz, elegancko sobie pobiegała. No. Osi jego weźmiesz? Osi jego weźmiesz. Osi. To Błażejszki? Nie wiem, pewnie się jara trochę. Chociaż nie, to pewnie... Poszła spać po buchu. No ja nie wiem, o której wstać w takim razie. O której przyjedziecie tu? No,
koło 8. No. Na steak wszystko będzie. No. Sporta! Mam tylko rok 2013-2014 teraz przed oczami. No. Przecież to był ten sam. A nie, to nie był ten sam. 2013 nie był ten. Nie było, to nie było to samo roku. Ale 2014 byśmy tutaj, na kempingu Metropolis. No. Na pierwszy rok zapłacę to takie łóżko rozkładające się. To co dzisiaj jadłaś rano? Dwie kostki twarogu, 250 gram. Prawie 600 gram białych jaj. Tam używałem, jak ustawiałem z tego naleśniki, bo to tam robiłam ze złojem. I dwa takie placki z łososia wysokobiałkowe. No, no i to wszystko, jeśli chciałam się trzy twarogi, to wiadam wszystko rano. I obrót owocowy. No, to cały dzień na głodzie, to... To teraz na pusty żołądek właściwie to piję. Zaraz fiknie. Teraz na pusty żołądek. Fikniesz. Fiknie, zaraz trzeba tak. No.